zaczyna jak czerwona kalina. Nuta kawę stela żwawa, kruchą licja kurczę jawa. Zawitaje, chce do chłopców posychaje. Yeah! W boku ruku proszę wajdę za klamuku. Harnasz dziewczyna moja, lepiej zrazu to chcesz ja. A u mene jemy lęki, sim choroszy, simy harneńki. Tylko troszeczkę zubaty, da wsze huby, da nosaty. Cześć, jestem Sylwia i to całe zamieszanie trochę przeze mnie, bo właśnie od takiej jednej rozmowy przy kawie się zaczęło i cała koncepcja się rozwinęła aż do projektu, który przede wszystkim ma napełniać ludzi pozytywną energią. Chcemy nieść tą radość, która płynie ze sztuki, z poznawania drugiego człowieka. Cześć, mam na imię Krzysiek i jestem wolontariuszem Centerka od 2 lat. Poza standardowymi obowiązkami każdego uczestnika, z powodu mojej fascynacji fotografią, byłem odpowiedzialny za fotografowanie naszych działań, tworzenie jakichś krótkich reportaży, relacjonowanie. Także myślę, że bardzo owocnie spędziłem czas i wiele mnie ta przygoda nauczyła. Dziękuję. Cześć, nazywam się Ania, byłam w grupie inicjatywy Epidemii Pozytywnej Energii w ramach projektu Młodzież w Działaniu. Robiliśmy warsztaty w świetlicach środowiskowych, zajmowałam się przede wszystkim kulturą indie, ale we wszystkich kulturach co nieco robiłam, warsztaty plastyczne, robiliśmy również warsztaty kulinarne, taneczne, biżuterię, stroje i dzieciaki po prostu rewelacyjnie pracowały. Polecam, takie inicjatywy są naprawdę super. Ma na imię Rafał, należy, jestem wolontariuszem Centerka, zajmuję się fotografią, byłem w grupie Epidemii Pozytywnej Energii i to była fajna inicjatywa i dowiedziałem się o tym projekcie od Mariusza Błodziejskiego. Witam, nazywam się Karolina Walęczek i brałam udział w projekcie Epidemii Pozytywnej Energii. Odpowiadałam za świetlicę rokową na Pomorskiej. Udało nam się zaprosić gitarzystę, który pokazał sprzęt dzieciakom, i perkusistę, który pokazał podstawy gry na perkusji. Studiuję business management na Uniwersytecie Łódzkim i chyba jako jedna z niewielu w pierwsze liceum wyjechałam na wymianę i mieszkałam sama przez rok na Alasce. Dziękuję. Mam na imię Mariusz. Uwielbiam taniec, sztuki artystyczne, teatr i film. W projekcie programu Młodzież w Działaniu byłem w grupie inicjatywnej. Prowadziłem warsztaty głównie z
tańca dla dzieciaków. Ponadto koordynowałam tygodniem, cyklem właściwie afrykańskim, gdzie gotowaliśmy z dzieciakami wyśmienite potrawy afrykańskie, robiliśmy pokazy dla rodziców. Nazywam się Katarzyna Zwolińska, jestem studentką czwartego roku na Uniwersytecie Łódzkim. Studiuję pedagogikę w zakresie profilaktyki animacji społeczno-kulturalnej. W tym roku wzięłam udział w projekcie Młodzież w działaniu. Moim zadaniem była praca z dziećmi i młodzieżą pod hasłem Spokojnie to tylko hip-hop. W ramach zajęć prowadziłam warsztaty dotyczące subkultury hip-hopowej, dotyczącej muzyki, tańca, graffiti. Zajęcia były świetne. Bardzo fajnie się pracowało z dziećmi i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału właśnie w tym projekcie. Mam na imię Marysia. Mam na imię Tomek. Braliśmy udział w projekcie Epidemia Pozytywnej Energii. Pomagaliśmy trudnej młodzieży, przedstawialiśmy kulturę afrykańską i wszystkie aspekty z tym związane, czyli mam tutaj na myśli taniec, kuchnię kulinarną, zwyczaje afrykańskie. Bardzo nam się podobała współpraca z trudną młodzieżą. Wcale nie była taka, że tak powiem, trudna. Dużo satysfakcji, że mogliśmy im pokazać kulturę afrykańską, kuchnię, tańce. Dużo wyniosłem z tego projektu, ponieważ nie miałem nigdy do czynienia z trudną młodzieżą, z dziećmi w świetlicy środowiskowej. Polecam, aby każdy spróbował właśnie takiego nowego doświadczenia. I myślę, że to jest super pomysł. I każdemu chciałbym doradzić, żeby pomagali właśnie takim ludziom i takim dzieciakom, czy tam młodzieży. Dziękuję. Cześć, mam na imię Kamil. Brałem udział w projekcie Młodzieży w działaniu Epidemia Pozytywnej Energii. Jestem wolontariuszem Centerka od około 2 lat, a menadżerem zespołu Go Pomoc od roku. W projekcie byłem także odpowiedzialny za kulturę rock. Była to przygoda mojego życia. Sprawdziłem się jako kamerzysta, montażysta, także tego filmu, który Państwo teraz oglądają. Dziękuję.